W Urzędzie Marszałkowskim zainaugurowano drugą edycję programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach. Dwujęzyczni od przedszkola to według przedstawicieli rządu i samorządu inwestycja w rozwój regionu. Celem projektu jest zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z metodami wychowania w dwujęzyczności. Stawiamy na edukację, bo to jest ten kapitał, który możemy przekazać dzieciom i który będzie istotny i będzie decydował o rozwoju Podkarpacia. Dlatego ta edukacja od najmłodszych lat, która jest prowadzona w sposób naturalny, kiedy dzieci nie są świadome tego, że się uczą obcego języka, tylko uczą się różnych nazw tych samych czynności. Bez wątpienia dwujęzyczność to we współczesnym świecie, XXI wieku, w zasadzie potrzeba niezbędnego kształtowania siebie po to, ażeby znaleźć dobrą pracę, a w przyszłości wykonywać dobry zawód, gdzie tak naprawdę miejsce wykonywania tego zawodu nie ma większego znaczenia, pod warunkiem, że umiemy się skomunikować ze swoim pracodawcą. Program realizowany jest przy zaangażowaniu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. My jesteśmy placówką, która certyfikuje nauczycieli, uczniów na wyższe poziomy nauczania języka angielskiego. I muszę powiedzieć, że projekt ten realizowany nie jest przez anglistów, tylko realizowany jest przez wszystkich nauczycieli. Program funkcjonuje od roku szkolnego 2022-2023 w przedszkolach na terenie województwa podkarpackiego. Bierze w nim udział 625 dzieci z 25 przedszkoli. Na tegoroczną edycję przeznaczono około 120 tysięcy złotych z budżetu województwa. Nowe